dawno. Przepad go. Nie ma go. Mleko w garnku. No siadaj sobie, masz lusterko. Patrz. Ile temperatury? Skalet? 6 stopni tylko. Babcia pewnie w piecu rozpala. No. Leczko. Ciebie? Tak? Od samego rana, nie? Od samego rana. Miód. I piszczy. Thank you.
O, widać wszystko przez. Przyjęła mamo. Przepadku. Nie ma go. A żartujesz a chyba. A on w nocy tu był, bo kwiaty tam były poprzewracane. Takie sztuczne, co tam spały. Ale patrz, gdzie on tam lasu, że ja to nie widzę nic. No to bierzesz, nie idź do kościoła, tylko odpoczywaj. Tak. Po całej no, bo ja poszedłem spać gdzieś tak, bo ja się obudziłem, wiesz, wcześniej z nią zasnąłem, a później się obudziłem w nocy, miałem jeszcze kilka rzeczy do zrobienia na komputerze, tam jakieś zapłacić dwa rachunki. To ja później, wiesz, położyłem się spać gdzieś przed drugą, ale i o tej godzinie właśnie on zaczął gdzieś tak, o pierwszej gdzieś zaczął skakać, jakby spadł skądś i później tu gdzieś się wiercił. No to on musi być gdzieś ze szafką, no przecież on by cię nie uciekł chyba, nie? Chyba, że tam leży na tym tym. Nie wiem, patrzyłam tam, nie ma. No to on musi za... No to za szafę nie mógł być, bo tu nie ma mało miejsca. Chyba, że spadł za szafę, to inna rzecz. Ty, może nie mógł wyjść, ale to gdzie by... Bo to tutaj tam nie ma takiej dziury, żeby on... Ale on tam za tym jest. Ty, i może to słyszeliśmy w nocy, że tak drapało coś i się wierciło, nie? Bo której ty go ostatnio widziałeś w nocy pewnie, no, zaczął tak skakać. Ty, on pewnie spadł. Mogę się założyć, że on spadł tam. Nie pojedzie to na mnie? No, jak nic. A ja słyszę i słyszę chroboczy coś w nocy, tak jakby sobie się co on... Kubek tak chce robić, czy co? I sobie w tym piasku i kilka razy. Patrz, a on tam siedzi. Trzeba będzie szafkę od tego. No. Ty, on jest zablokowany jak nic. Bo tu z tej strony nie wyjdzie, tu komin blokuje, to jest jedyna wnęka i on tak leży. Patrz jaki to czort. To trzeba będzie? U którą? No to tylko to, tylko to. Ale z tymi gotami to przygody są, nie? Nie tak łatwo, musisz otworzyć może. Nie ma za co złapać. No tak, damy radę. Za to też nie, bo nie tego. To trzeba będzie tutaj u dołu pewnie jakoś. Tak, tu za nawiasem. Tak, o. To jest dopiero. Gidak, chociaż miałem mówić, może ciepło mu tam byłoby od komina, to tyle to co dobre, nie? Wyliżę. Ten kot se poradzi, on nie zmarznie. No leży tam, o, widzisz? Ja nie wiem, co on to robił, jak z góry zlądował tam całkiem. Musi poznać cały dom, nie? Najwidoczniej. Było spróbować ci tylko placzka z serem, czy by cię jadło. Ona tam teraz jeszcze spija, zaraz je da. To zostawię na razie tak, niech może się, jak się namyśli. Światło zaświecić. No chodź, daj rączkę. Jesteśmy Scarlett, chodź. No chodź. No, chodź, przyjdziemy się troszeczkę, chciałaś, nie? Chodź. No, chodź. Zobaczcie, tu tak się pali? Brykiet? Jak babcia tu napaliła? Chcesz zobaczyć? Idziemy? Zobaczcie troszeczkę, chodź. No. No. Możesz sobie na brykiecie usiąść, patrz. O! Siadaj na brykiecie. Dziecko, chcesz? O, proszę. Dziecko siedzi na brykiecie. Na krykiecie, brykiecie. O,
Tatuś też. No. O. W tym naszym piecu centralnym. Taki piec stary centralny. O. I patrzcie panie, żeby zimno nie było tym krykietem. Brykietem, brykiet. Krykiet, brykiet chyba. Drewno też. W przyszłym roku chcę więcej, dwa razy mieć brykietów, krykietów. Oj, zadowolona. I co zrobimy teraz? Scarlet! Nie, idziemy stąd, za dużo piachu. Na rączkę idziemy, pospacerować dalej, chodź. Ciemno. Wszędzie ciemno. Idziemy na górę? Po schodach? Z powrotem? Bo zimno trochę jest. Na górę? Tamtędy? To chodź, daj rączkę. No. W tym roku. No. I dwa, i raz, i dwa, i raz, i dwa, i raz. Ono zwiedza. A chodź zobaczymy, co kot robi. Patrz, zobaczymy. Gdzieś kotek. Zalekamy się.